wspólny język, wspólna kultura, wartości, tożsamość, poczucie tego, że jesteśmy razem, społeczność. To mniej więcej definicja narodu. Wspominam o tym dlatego, że dzisiaj w psalmie jest taki refren: szczęśliwy naród wybrany przez Pana. I można ulec takiej pokusie, że to naród będzie rozumiany jako na przykład Polska, albo nie wiem, Rosja, albo Niemcy. Każdy naród może powiedzieć, że jest wybrany przez Pana. Tymczasem chodzi całkiem o coś innego. Naród to Kościół, wspólny język, wcale nie łacina. Wspólnym językiem Kościoła jest miłość. Wypowiadamy słowa miłości. To jest ten język, który ma nas łączyć. To jest ten język, który ma sprawiać, że ludzie patrząc na nas widzą jedność. Wspólne wartości, to jest oczywiste, to jest Ewangelia. To nie są wartości oparte na patriotyzmie, na, nie wiem, na jakiejś polityce takiej czy innej, takiego czy innego kraju, czy geopolityce nawet mówiąc szerzej, ale przede wszystkim to jest Ewangelia, a więc oddawanie życia za drugiego człowieka, również za nieprzyjaciela. Poczucie wspólnoty w sensie ludzkiej, jakiegoś terytorium, jakiegoś, no właśnie, jakiegoś, jakiejś przestrzeni, jeśli chodzi o Kościół, to jest Królestwo Boże. Kościół to nie jest Polska, to nie jest Rosja, to nie są Niemcy, to nie jest Ameryka, to jest Królestwo Boże. To jest wspólnota ludzi, którzy tam, gdzie są, gromadzą się wokół Boga, wokół Jezusa Chrystusa, którego wyznają jako Pana i Zbawiciela. I to jest ta osoba, która ich gromadzi. Nie terytorium, nie granica państwa. Za każdym razem, kiedy naród w Biblii będziemy rozumieć tylko i wyłącznie jako nasze wybraństwo, na przykład Polski, to będziemy bardzo się rozmijać z Bogiem. Wprawdzie to dotyczyło Izraela, narodu wybranego, ale dzisiaj nowym narodem wybranym nie jest Polska, nie są Niemcy, jest Kościół. A Kościół to jest coś, co jest ponad granicami. To nie jest Kościół polski, niemiecki, szwajcarski. Oczywiście, że w praktyce łatwo nam jakby mówić o Kościele w Polsce, o Kościele w Niemczech, bo żyjemy w bardzo konkretnych, realnych warunkach, ale musimy cały czas pamiętać, że to jest ponad tym wszystkim. Mówię o tym wszystkim dlatego, że dzisiaj w tle jest wspomnienie Jerzego Popiełuszki, którego bardzo łatwo zaanektować, ukraść dla jakiejś opcji politycznej, dla wyznawanych jakichś wartości politycznych, zapominając, że to jest męczennik za wiarę, że to nie jest męczennik za walkę z systemem komunistycznym i teraz wszyscy, którzy są jakby naprzeciwko systemowi komunistycznemu, a tutaj praktycznie każda partia w Polsce działająca mogłaby tak powiedzieć, można go zagarnąć dla siebie. Nie można, bo to jest męczennik za wiarę. Został beatyfikowany i będzie kanonizowany dlatego, że oddał życie za Pana Jezusa. Oczywiście w bardzo konkretnych warunkach, w bardzo konkretnym kontekście, jakim były lata 80. i to, co się działo, ale wiara w Pana Jezusa to jest jego powód do męczeństwa. Jezus jest dla niego powodem do męczeństwa, a nie takie czy inne wartości polityczne. Warto o tym pamiętać, żebyśmy z Biblii, z Kościoła, z wiary nie zrobili czegoś, co jest po naszej stronie, czegoś, co sprawi, że ktoś będzie wykluczony tylko dlatego, że wyznaje inne poglądy polityczne, że inaczej myśli o państwie, że inaczej myśli o wizji tego państwa, o przyszłości tego państwa. Kościół nie równa się państwu, nigdy tego nie będzie się równało. Pewnie, że są ludzie, również Kościoła, którzy bardzo często to sugerują swoim zachowaniem, swoimi słowami, ale to nie ma nic wspólnego z Kościołem Bożym. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana to Kościół. Coś, co wynika z Jezusa Chrystusa, coś, co przenika wszystkie struktury. Kościół jest tak samo w Chinach, tak samo w Polsce, tak samo w Niemczech, tak samo w Stanach. I żaden naród nie jest wybrany przez Pana jako szczególny, tylko naród w sensie Kościoła, tak, jest wybrany przez Pana. Do tego Kościoła może należeć każdy człowiek.
Nawet ten, którego ja chcę wykluczyć, nawet ten, którego ja nie lubię, nawet ten, który nie mieści mi się w głowie, że może w tym kościele być. I za to oddał życie Jerzy Popiełuszko. Właśnie za to, żeby ludzie byli w kościele, żeby ludzie mogli wyznawać Pana Jezusa, żeby ludzie mogli oddawać Jemu życie i dzięki temu zmieniać tę rzeczywistość, w której żyją na co dzień. Dobrego dnia Wam życzę.